Dzień dobry Państwu, Tomasz Jamrozik, Rozmowa Dnia. Dzisiaj gościmy w studiu Tarnowiankę, autorkę książki Nie uciekaj, pani Maja Droszcz. Kim jest Maja Droszcz? Debiutantka na rynku książkowym. Maja Droszcz? Zwykłą kobietą, która nie lubi Nie jest to pisać. Pseudonim, razu powiedzmy, tak? Jest to pseudonim poniekąd. Moje imię to Maria. Ale jakoś bardziej Maja lubię, tak mówią do mnie wszyscy dookoła i przyjaciele, także Maria bardzo rzadko używam. To coś więcej jeszcze o sobie, oprócz tego, że mieszka pani w Tarnowie? Jestem matką dwójki dzieci, to jest dla mnie też duży sukces. Jestem żoną, a oprócz tego bardzo, bardzo lubię czytać książki i lubię też pisać. No i mamy właśnie książkę pod tytułem Nie uciekaj. Nie uciekaj, czyli coś więcej. Dlaczego taki tytuł? O czym jest ta książka? Książka opowiada historię młodej kobiety, Nicole, która zmaga się ze swoją przeszłością. Pokażmy może tą okładkę, tylko nie wiem, do której kamery będzie widać. Zmaga się ze swoją przeszłością. W zasadzie jakby chce od niej uciec, stąd ten tytuł, ale nie tylko dlatego. Trzeba przeczytać książkę, żeby dowiedzieć się akurat dlaczego tak. Natomiast znajduje się ona w nowej rzeczywistości, otoczona zupełnie nowymi ludźmi, w nowym miejscu i próbuje sobie to życie jakby na nowo poskładać. Z różnym efektem. Także premiera książki 10 października, z tego co zdążyłem się zapoznać, ale już jest przed sprzedaży i już niektórzy kupili i przeczytali, tak? Tak, tak, tak. Przedsprzedaż ruszyła ponad tydzień temu. Już była sprzedawana w Empiku, w Bonito, w różnych księgarniach internetowych. 10 października jest premiera. Natomiast już sporo osób przeczytało. Pojawiły się też pierwsze recenzje w internecie. Właśnie czytałem, pochlebne, tak? No, na razie tak. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Dobrze. To niech mi pani powie tak, jak się dzisiaj wydaje książkę w Polsce? Ciężko natrafić, ciężko dostać się do wydawnictwa przede wszystkim. Oczywiście wysyła się swoją propozycję wydawniczą wszędzie, gdzie się tylko da. Bo nie chciała pani tego wydać jako osoba prywatna, tylko właśnie przez wydawnictwo. Tak, przez wydawnictwo. Dlatego też zdecydowałam się na wysyłanie tej propozycji wydawniczej do wydawnictw właśnie, dlatego że samo wydrukowanie książki tak naprawdę, bo wydawnictwo daje mi możliwość sprawdzenia tej książki, korekty. Zajmują się okładką, zajmują się wieloma rzeczami, na które ja może nawet bym nie zwróciła uwagę, bo nie mam o tym pojęcia. Ja w zasadzie napisałam tylko książkę, ale co później robić z tą książką, żeby ona trafiła finalnie do sklepu, no... Ale to wróćmy jeszcze do tych rozsyłanych egzemplarzy, rozumiem, maszynopisów, czy właśnie jakiś odbitek. Poszło to do kilku wydawnictw, tak? Tak, poszło do około 10 wydawnictw. 8 wydawnictw odpowiedziało na moją propozycję. Z tym, że po przeanalizowaniu wielu rzeczy sprawdzałam wydawnictwa i w internecie, i opinie, i pozycje, które oni proponują na rynku, zdecydowałam się na to jedno wydawnictwo, Nowa RS właśnie. I po ustaleniu warunków umowy i współpracy podjęłam decyzję, że będę chciała z nimi wydać tę książkę. Czyli mamy książkę, mamy gotową, ale zanim ona trafiła do tego, do tych sklepów i trafi do sklepów, to no, trzeba by ją, tak jak pani mówi, korekta, wydruki, jakieś poprawki, prawda? I długo to trwało? Niecałe pół roku, z tym, że wydawnictwo od razu już na wstępie powiedziało, ile to będzie trwało. Ja po podpisaniu umowy miałam określony czas do przesłania już finalnej książki, finalnego tekstu. Oni później sprawdzali to pod względem pisowni, stylistykę. Zajmowała się to tym pani redaktor. Później ten tekst z poprawkami przyszedł do mnie, ponieważ musiałam zaakceptować wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o tekst, bo jestem jego autorem.
Na szczęście nie było tak strasznie dużo, więc miałam bardzo krótki czas na reakcję, odpowiedziałam. Później przychodziła jeszcze jedna korekta. W międzyczasie inna osoba, pani Anna Piwnicka, pracowała nad okładką, którą mnie zresztą zachwyciła, jak tylko ją zobaczyłam, ponieważ ta okładka oddaje wszystko to, co jest właśnie w środku tej książki. Nie znając mnie absolutnie i nawet oczywiście osoba recenzentka pomagała na pewno w wyborze, co powinno na tej okładce się znaleźć. Wydawnictwo również pytało się mnie też, co oczekuję po okładce. Okładka mnie naprawdę zachwyciła. I później kolejne etapy, to przez wydawnictwo zostały przysyłane różne materiały, ja je akceptowałam lub nanosiłam jakieś tam zmiany. No i tak się toczyło, aż się ukazała całość. Ale też mnie ciekawi, że osoba debiutująca jak gdyby, prawda? I od razu takie zaciekawienie, 8 wydawnictw, które chciało wydać tą książkę. Jest moc po prostu w tej książce. Ja jej czytałem jeszcze. To mam nadzieję, że pan przeczyta. Ponieważ nie jest to typowa, może nawet kobieca literatura, jest również coś dla mężczyzn w środku. Nie wiem dlaczego. Z tego, co wydawnictwa odpisywały, mówiły, że bardzo lekko się ją czyta, szybko. Dialogi są dynamiczne, akcja jest bardzo przyjemna, wszystko jest spójne, zakończenie jest dużym zaskoczeniem, dlatego zaryzykowali, stwierdzili, że chcą wydać debiut. No to przed panią teraz ta druga część, bo napisać łatwo, ale teraz trzeba to rozpromować, prawda? Stąd dzisiaj obecność w studiu, czy jakieś jeszcze inne będą pomysły na promocję tej książki, spotkania autorskie, tam zdaje się, zauważyłem też, że są. Tak, planuję w Tarnowie zrobić, jeszcze nie wiem jak, nie mam na to tak naprawdę do końca pomysłu, będę chciała na pewno zorganizować. W ogóle książka, muszę to zaznaczyć, książka nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie zainteresowanie ludzi z Facebooka. Ta książka, ta historia, napisałam ją dawno temu. W zasadzie przeleżała u mnie ponad 20 lat w szufladzie. I zawsze pisałam dla siebie wszystkie powieści, które w ogóle napisałam. One sobie gdzieś tam leżą. No ja tak, do nich wracam. Że ma pani jeszcze tak coś tak, w szufladzie, mam. Zanadrzu. Tak, a ta jest taka dla mnie, no to jest pierwsza napisana przeze mnie i po jakimś czasie oczywiście ona była przez te wszystkie lata zmieniana, troszeczkę wracałam do niej, jak jakieś nowe rzeczy się pojawiły też w moim życiu, to dodawałam pewne elementy, modyfikowałam, ale nigdy nie myślałam, że w ogóle wydam tą książkę, nawet do głowy mi nie przyszło. I któregoś dnia stwierdziłam, że spróbuję na Facebooku wrzucić fragment na grupę Wciągam Książki. Tam jest masę miłośników książek. Z zapytaniem, czy po takim początku w ogóle czytaliby dalej taką książkę. Okazało się, że znalazło się sporo osób, więc utworzyłam swoją grupę własną. Czytam dalej, żeby nie męczyć osób, które są niezainteresowane, bo na pewno takich jest też sporo. I na tej grupie szybko ta liczba osób się zwiększała i zresztą codziennie obserwuję, że wchodzą nowe osoby, jest to grupa zamknięta i kobiety i mężczyźni również są na tej grupie, prosili o wrzucanie kolejnych fragmentów i tak po kolei wrzucałam następne i zaciekawienie rosło, chcieli dalej, chcieli więcej i ktoś w pewnym momencie się zapytał, a gdzie można tę książkę kupić? Więc wyjaśniłam, że nigdzie. Dzielę się z wami moją historią, którą napisałam tutaj. Niektóre osoby mówią, nie, no ja chcę ją trzymać w ręce, ja muszę mieć, bo tak czyta się w komputerze, czy tam w telefonie, tak nie bardzo. Chcielibyśmy ją mieć w ręce. Ja mówię, że ale nie będziecie mieć w ręce, bo to nie jest do wydania książka. Ale za namową, spróbuj, wyślij, ja chcę kupić. Stwierdziłam, dobrze, spróbuję. No i tak się zaczęło.
I książka jest i będzie do kupienia, już jest przed sprzedaży. Gdzie ją można kupić i jaka jest cena mniej więcej tej książki? Cena jest różna w różnych księgarniach. Cena okładkowa książki to 42,99, ale w tej chwili już przed sprzedaży można kupić ją zdecydowanie taniej. W Empiku jeszcze do niedawna była po 31 zł, teraz już cena wzrosła. Więc im bliżej premiery, to te ceny, zauważyłam, no niestety idą do góry. Natomiast jeszcze można ją kupić nawet około 30 zł. Ja mam stronę swoją www.majadroszcz.com i tam są linki przykładowych księgarni, gdzie można nabyć już. Tam oczywiście nie wszystkie są wymienione, bo codziennie też sprawdzam w internecie, pojawiają się nowe. Ale tam jest już większość taka, gdzie można ją zakupić. Ma pani profesjonalną umowę z wydawnictwem? Da się wyżyć z pisarstwa? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. No, wiem, że osoby, które piszą bestsellery, a jest ich w Polsce też sporo, dobrze sobie radzą. Natomiast trudno przewidzieć, jaki będzie finał tej książki. Myślę, że nie są to przy normalnej sprzedaży, przy książce, przy pozycji, która nie jest bestsellerem, myślę, że nie. Myślę, że się nie da wyżyć z tego. Ale satysfakcja jest. Satysfakcja jest ogromna. W takim razie zachęcamy do zakupu i do przeczytania książki. Pani Maja Droszcz, książka Nie uciekaj. Jeszcze na koniec pokażę raz, żeby było wiadomo, że to taka okładka, jakby ktoś sobie chciał szukać w sklepie. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Okay.